Dzień dobry. Witam z powrotem w czwartej części wykładu na temat historii pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Ta część jest dla mnie najważniejsza, ponieważ traktuje ona o generale Sosabowskim jako człowieku. Kim był i jaki był? Co się z nim stało? Musimy powiedzieć prawdę. Prawdę o tym, co go spotkało. Oraz pamiętać o tym, co zrobił, ale również czego dokonał jego syn. Po operacji Market Garden generał Browning napisał ten list do swojego przełożonego, Ronalda Wicksa. Napisał w nim, że Sosabowski nie nadawał się na dowódcę. Trudno się z nim współpracowało. Nie wykonywał rozkazów i powinien zostać zastąpiony. Twierdził tak po części dlatego, że generał był bezpośrednim człowiekiem. Jeżeli jakaś decyzja była zła, to mówił o tym. Jeszcze o tym liście wspomnę, ale jest to tylko jedna ze zdrad, jakich dopuszczono się wobec Polaków ogólnie, a szczególnie wobec generała Sosabowskiego. Prezydent Raczkiewicz napisał do generała, że ten ma zostać zastąpiony. Żeby była jasność, zrobił to pod naciskiem Brytyjczyków. Generała Sosabowskiego uczyniono inspektorem odzysku i utylizacji. Uczyniono z jego praktycznie śmieciarza. Jego żołnierze natychmiast rozpoczęli strajk głodowy, ale generał, jako że nigdy nie pozwoliłby swoim żołnierzom postawić się w niekorzystnej sytuacji w jego imieniu, powiedział: chłopcy, chodźcie do kawiarni i coś zjedzmy razem, zanim się z wami pożegnam. Poszli więc razem zjeść i pożegnał się z brygadą. Żołnierze byli zrozpaczeni. Spójrzmy teraz na CV mojego pradziadka. Urodził się w 1892 roku, przydzielony do 58. Pułku Piechoty Armii Austriackiej, w którym walczył podczas I wojny światowej. Podczas kampanii wrześniowej dowodził pułkiem piechoty dzieci Warszawy. Trafił do niewoli, z której uciekł, dołączył do podziemia, a następnie trafił do Szkocji. Jego syn również należał do podziemia, ale pozostał w Warszawie. Na uchodźstwie generał zaczął formować pierwszą samodzielną brygadę spadochronową. Był dowódcą pułku piechoty dzieci Warszawy, który walczył z Niemcami w Warszawie. Następnie utworzył pierwszą samodzielną brygadę spadochronową, o czym mówiliśmy już w części pierwszej. Później został inspektorem odzysku i utylizacji jednostek etapowych i wartowniczych Polskiego Ministerstwa Obrony. W 1947 roku został zdemobilizowany. Zmarł w Wielkiej Brytanii w 1967 roku. To są zdjęcia przedstawiające go, kiedy był młodym człowiekiem. Po lewej jego zdjęcie jako absolwenta szkoły średniej, a po prawej jako sierżanta kadeta w mundurze austriackim. Już wtedy był żołnierzem. To jest on po tym, jak został ranny. Został trafiony szrapnelem w kolano i na krótki czas trafił do szpitala. Podpiera się kijem, ale bardzo szybko mógł znów się normalnie poruszać. To jest karta identyfikacyjna, legitymacja. Widzimy napisy po szkocku i po polsku. Podlegał wtedy polskiej armii we Francji. To są zdjęcia generała z tego okresu. Po lewej z 1918, a po prawej nieco później. Te zdjęcia z kolei przedstawiają go pod koniec jego wojskowej służby. Na zdjęciu po lewej widzimy charakterystyczne dla Sosabowskich marszczenie brwi. Każdy z rodziny Sosabowskich marszczy brwi w ten sposób. Rzadkie zdjęcie przedstawiające generała uśmiechającego się. To zdjęcie widzieliśmy wcześniej. Generał ze swoim adiutantem Jerzym Dyrdą.
Zdjęcia z 1944 roku. Widzimy na nich spadochron Montgomery'ego, a także Sosabowskiego po wojnie jako cywila. Musiał nauczyć się przestać być żołnierzem. Nie była to prosta sprawa dla generała. Już za młodu uwielbiał chodzić po górach, chodził po Karpatach, kochał górskie wspinaczki. To zdjęcie jest z 1947 roku. Tutaj widzimy go na jego ukochanym koniu, a tutaj mamy zdjęcia przedstawiające go pod koniec jego życia. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, bo oczywiście nie mógł wrócić do rządzonej wtedy przez komunistów Polski, miał przy sobie tylko 300 funtów, zaczął prowadzić własny biznes, ale niestety nie układało się to najlepiej. Opuścił więc wojsko w wieku 57 lat. Jego przedsiębiorstwa nie szły zbyt dobrze, więc musiał pracować jako magazynier w fabryce, gdzie pracowało również wielu jego żołnierzy. Kiedy przychodzili więc do niego po sprzęt, salutowali mu i oddawali szacunek swojemu dowódcy. Zarabiał 6 funtów tygodniowo. Brytyjczycy nie wypłacali mu pensji. Zaczął pisać książki. Najkrótszą drogą została przetłumaczona na angielski i holenderski. Przeszedł na emeryturę w wieku 75 lat. Zmarł we wrześniu 1967 roku w londyńskim szpitalu Hillingdon, kiedy ja miałem 2 lata. Pozwolono pochować go na cmentarzu Powązkowskim, gdzie pochowany jest również mój dziadek i wielu innych członków mojej rodziny. Na co dzień był Stanisławem magazynierem, a w weekendy generałem Sosabowskim, polskim bohaterem. Stało się zarządzenie prezydenta Raczkiewicza zwalniające generała Sosabowskiego. Odejście generała z brygady było dla niego osobistą tragedią. Przeżył ją bardzo boleśnie. Jego żołnierze zaprotestowali głodówką. Generał pozostał zawsze do ostatnich chwil swego życia niezmieniony w swym gorącym umiłowaniu ojczyzny. Był i pozostał do końca swego życia żołnierzem w służbie Rzeczypospolitej. Generał Sosabowski po wojnie prowadzi ożywioną działalność na emigracji. Pisze, by przekazać prawdę przyszłym pokoleniom. Jest moim obowiązkiem wyliczyć się przed narodem z każdej kropli krwi żołnierskiej. Jako dowódca byłem tylko wykonawcą woli narodu i jego sługą. Generał zespala swych byłych podkomendnych i organizuje Związek Polskich Spadochroniarzy. Bierze udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika bohaterów spod Arnhem. Spotyka się z kombatantami i ich rodzinami, starając się im pomóc. Jest niestrudzony. Generał zaraz po wojnie sprowadził z Polski swego syna Stanisława, lekarza, oficera Armii Krajowej, który w czasie Powstania Warszawskiego został ciężko ranny i stracił wzrok. Syn generała wspomina. W 1945 roku zostałem ewakuowany do Paryża dzięki staraniom mojego ojca i tu się spotkałem z ojcem po latach 5. Było to raczej bardzo wzruszające spotkanie, bo ojciec starał się panować. Teraz chciałbym opowiedzieć o osobie, którą widzieliście mówiącą na końcu tego filmu. To był mój dziadek, syn generała. Był niezwykle skromnym człowiekiem, lojalnym synem. Zawsze opowiadał o osiągnięciach swojego ojca, a nigdy o swoich. Tak więc ja o tym opowiem, ponieważ on również był polskim bohaterem. Na wiele sposobów przeżył więcej trudniejszych chwil niż jego ojciec, ponieważ walczył w AK, warszawskim podziemiu, które walczyło często w sposób sprzeczny z konwencją genewską. Wydaje mi się, że George Orwell powiedział: wojna tworzy potworów z nas wszystkich, ale na pewno nie uczyniła go potworem. Był miłym, starszym człowiekiem, o czym jeszcze powiemy. Przed wojną kształcił się na lekarza. Po prawej stronie widzimy go w lekarskim kitlu. Był wojskowym lekarzem. Był więc majorem doktorem Stanem Stasinkiem Sosabowskim.
Widzimy go na tym zdjęciu, w trzecim rzędzie od dołu i trzeci od prawej. Użyję wskaźnika, by go wam pokazać. Był niezwykle dumnym chłopakiem. W wieku 19 lat stracił oko z powodu raka, ale świetnie sobie mimo to radził. Nadal był kochającym, gotowym i chętnym do wykonywania swoich obowiązków. Widzimy go po prawej stronie tego zdjęcia. Dowodził oddziałem należącym do Kolegium A KDW w Armii Krajowej. Ich działania koncentrowały się na likwidowaniu niemieckich oficerów, walce z niemiecką policją oraz niszczeniu niemieckiego sprzętu i budynków w zależności od potrzeby. I właśnie dlatego była to tak brudna robota. Oni robili rzeczy, których żaden z nas nie byłby w stanie zrobić. Czwartego dnia powstania warszawskiego został trafiony w twarz i stracił swoje jedyne sprawne oko. Trafił najpierw do szpitala Świętego Łazarza, a potem do innego szpitala. SS wchodziło do szpitali i mordowało pacjentów. Moja babcia, jego żona, wyniosła go do bezpiecznego miejsca. Udało się wywieźć go z Polski, by w końcu trafił do Wielkiej Brytanii. Niestety był ślepy i nigdy nie odzyskał wzroku po tych wydarzeniach. Do Armii Krajowej należało 350 tysięcy żołnierzy. 5 dni przed operacją Market Garden Polacy wysłali wiadomość do Londynu. Jesteśmy gotowi w każdej chwili walczyć o Warszawę. Prosimy wysłać brygadę spadochronową i możemy wyzwolić Warszawę. Oczywiście do tego nie doszło. To są zdjęcia żołnierzy Armii Krajowej. Nie mam pewności co do tego zdjęcia i nie mogę przysiąc, że to właśnie on, ale to zdjęcie jest najbardziej prawdopodobne. Trzeba pamiętać, że po trafieniu kulą bardzo zmieniła mu się twarz, więc jest możliwe, że to on, chociaż wydaje mi się, że nie, ale bardzo bym chciał w to wierzyć. Jeżeli ktokolwiek miałby jego zdjęcia z Armii Krajowej, to byłbym dozgonnie wdzięczny za ich przesłanie. Ponownie spotkał się ze swoim ojcem i kontynuował pracę jako lekarz-fizjoterapeuta. Łapał autobusy z Ealing do Hillingdon w Londynie. Po prawej stronie widzimy go trzymającego mnie za rękę. Tutaj z kolei widzimy go z jego drugą żoną Hanią i ukochanym kotem Kajtusiem w Chiswick. I tutaj chciałbym o nim więcej opowiedzieć. George Orwell powiedział: wojna czyni potworami nas wszystkich. Mój dziadek zmarł w 2000 roku, więc już ponad 20 lat temu. Kiedy byłem dzieckiem, nie opowiadał mi o wojnie. Kiedy jednak podrosłem, odwiedzałem go co 3 tygodnie i zabierałem na obiad. Powoli zaczął mi opowiadać o swoich doświadczeniach związanych z wojną. Dopiero wtedy zrozumiałem, jaki mamy dług wobec tych żołnierzy. Powiedział mi, i bardzo dobrze to pamiętam, chociaż było to dawno temu. Pewnego razu mój oddział potrzebował niemieckiego munduru i natrafiliśmy na młodego niemieckiego żołnierza. Miał 19 lat. Porwaliśmy go i przeprowadziliśmy egzekucję. Cały czas o tym pamiętam. To nie tylko były te straszne rzeczy, jakie ci żołnierze musieli zrobić dla wywalczenia wolności. To była wina, jaką musieli nieść przez resztę życia. I my to im zawdzięczamy. Jak śmiemy martwić się tym, że nie mamy najnowszego iPhone'a albo najnowszego samochodu, albo nie nosimy modnych ubrań i nie mamy dużo pieniędzy? Oni musieli łapać i jeść szczury i króliki oraz zabijać ludzi i widzieć, jak ich przyjaciele umierają. Tracili swoich mężów, synów, ojców, matki, wujków i ciocie, żebyśmy my byli wolni. My możemy teraz pójść do Starbucksa i kupić coś na Amazonie, dzięki cenie, jaką na wojnie zapłacili ci żołnierze. Nie tylko żołnierze, ale też ich rodziny i cała Polska.
Kiedy martwię się korkiem albo starym samochodem, po prostu czuję wstyd. My nie wiemy, jak to jest zabijać, by móc żyć, a oni to wiedzieli. Nie wiem, jak zmienił się w takiego miłego, starszego człowieka. Miłego i uprzejmego człowieka, mieszkającego w Dorset na południu Wielkiej Brytanii, dającego pieniądze na cele charytatywne, pod warunkiem, że pozostanie anonimowy. Kiedy jego żona Hania zmarła, natychmiast napisał do rządu, by wstrzymano wypłatę jej renty, ponieważ nie chciał być dłużny nawet jednego pensa. Był innym człowiekiem niż jego ojciec, ale okazał odwagę i zapłacił za naszą wolność swoim wzrokiem. Do końca życia nie mógł widzieć, ale złożył tę ofiarę, abyśmy my mogli być wolni. Nie możemy o tym zapomnieć. Jako emeryt uprawiał łucznictwo, co może wydawać się nieco śmieszne, ale kiedy próbowałem się z nim zmierzyć w strzelaniu z łuku, to zawsze był lepszy ode mnie. Słuchał dźwięku strzały, gdy ta sięgała celu w jego ogrodzie. Potrafił z odgłosu trafiającej w tarczę strzały wywnioskować, jak blisko celu trafiał. Tu jest on i inni niewidomi weterani pod Buckingham Palace, gdzie przybyli na zaproszenie królowej, by zaprezentowali swoje umiejętności w łucznictwie. Te zdjęcia wykonano na krótko przed jego śmiercią. Kiedy umarła jego żona, powiedział: zostaję w moim domu, jestem żołnierzem i zostanę z niego wyniesiony w butach. Zawsze byłem żołnierzem i zawsze nim będę. Zmarł w 2000 roku i po odprawieniu mszy pogrzebowej w Ealing w Wielkiej Brytanii, jego prochy zostały przewiezione do Polski i odprawiono mu wojskowy pogrzeb, na który zasłużył. Jeden z żyjących żołnierzy Armii Krajowej był tam i mógł się z nim pożegnać. To są jego odznaczenia i jestem dumny z tego, że je przechowuję. Krzyż Virtuti Militari 5 klasy. Krzyż Armii Krajowej, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Krzyż Obrońcy Warszawy, Krzyż Kampanii Wrześniowej, Medal Wojska Polskiego i złota odznaka Zasługi pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Ja również mam tę odznakę i zabawnym jest fakt, że generał Sosabowski otrzymał pierwszą odznakę, a ja ostatnią, z tym, że moich heroicznych czynów dokonałem za pomocą myszki komputerowej. Moją zasługą było jedynie dawanie wykładów o generale Sosabowskim na świecie. Dochodzimy do końca naszych wykładów, więc opowiem o rzeczach i smutnych, i wesołych. Ważne cytaty Sosabowskiego. Niemcy generale. Co z Niemcami? Sosabowski był człowiekiem, który najlepiej znał się na operacji Market Garden. Powiedział: operacja powietrzna to nie zakupy na raty. Browning ocenił go jako ciężkiego do współpracy, niezdolnego do wykonywania powierzonego zadania i posiadającego trudny charakter. Często go krytykował. Tak było wygodniej, bo nie był Brytyjczykiem ani Amerykaninem. Urodził się we wschodniej Europie. Rasizm miał się dobrze nawet w latach 1944-46. Skąd my to znamy? A to generał Montgomery powiedział o Polakach. Polscy żołnierze źle się spisali i nie przejawiali chęci do walki. Wszystko, co oni zrobili, ich krew była taka sama jak wszystkich innych i przelali ją w Holandii, a nie w Polsce. To jest oryginalny skrypt, dowód. Dowód odnaleziony w siedzibie RAF w Northolt. To naprawdę powiedział Montgomery o Polakach walczących pod Arnhem. Montgomery powiedział: to powinno było się udać.
Operacja Market Garden powinna się udać, ale się nie udała. To są odznaczenia mojego pradziadka. Nie pokazałem tu wszystkich odznaczeń, bo by się tutaj nie zmieściły. Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Order Polonia Restituta 5 klasy, Złoty Krzyż Zasługi z mieczami, Krzyż Virtuti Militari 5 klasy, Order Imperium Brytyjskiego, Medal Oficerski Stowarzyszenia Czynnych Kombatantów, Laury Akademickie Polskiej Akademii Nauk, Honorowy Obywatel Gminy Heteren, Pośmiertnie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Order Odrodzenia Polski, Holenderski Medal Brązowego Lwa, Order Orła Białego, o którym opowiem na kolejnych slajdach, oraz niezliczone polskie szkoły i oddziały harcerskie nazwane jego imieniem. W Driel jest ulica nosząca imię Stanisława Sosabowskiego. Holendrzy okazali swoją wdzięczność Polakom. No i oczywiście 6. Brygada Powietrzno-Desantowa nosi imię mojego pradziadka. Pewnie wiecie o niej więcej niż ja, ale faktem jest, że utrzymują oni ducha 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i to na więcej sposobów, niż się może wydawać. To jest pogrzeb generała Stanisława Sosabowskiego na cmentarzu powązkowskim. Na zdjęciu po prawej widzicie syna generała, mojego dziadka, przy trumnie swojego ojca. Mówiła swoim bliskim: pragnę spocząć w ojczystej ziemi. Syn generała zgodnie z życzeniem ojca przewiózł urnę z prochami do Warszawy. Kompania honorowa oraz wielu byłych żołnierzy i oficerów żegnało uroczyście generała na cmentarzu powązkowskim. Niech ci ta ojczyźniana ziemia, której tak wiernie służyłeś, generale, lekką będzie. Teraz pokażę kilka zdjęć upamiętniających starego Sosaba, zanim się pożegnamy. To są karykatury wykonane przez jednego z jego żołnierzy. Mój pradziadek był bardzo kochany przez swoich żołnierzy i jego rodzinę. Zaczął pisać książki o swoich doświadczeniach. Napisał: twarde i ugorne było całe moje życie. Nie żałuję tego, co przeszedł i gdyby mi kazano to przeżywać ponownie, nie zawahałbym się. To jest srebrna moneta 10-złotowa, wybita w 2005 roku. W 2006 roku królowa Beatrycze zaprosiła nas do Den Haag i wreszcie ten kraj okazał wdzięczność i okazał ją wspaniale. Przybyli żołnierze sił lądowych, marynarki i sił powietrznych. Wszyscy odznaczeni orderem wojskowym Wilhelma oraz mój ojciec, mój wujek, ja sam oraz mój kuzyn. Brygada została odznaczona orderem wojskowym Wilhelma, który umieszczono na jej sztandarze. Holendrzy podziękowali Polakom za ich poświęcenie i wysiłek. W tle widzicie polskich weteranów, którym w końcu oddano szacunek za to, co zrobili. Hańba, hańba wszystkim aliantom, którzy dopiero po 60 latach podziękowali tym, którzy umierali, by ich wyzwolić. Tutaj na paradzie widzicie 6. Brygadę Powietrzno-Desantową, maszerującą ze sztandarami, odznaczonymi orderem wojskowym Wilhelma. To jest naprawdę piękne zdjęcie. Przystojni polscy żołnierze ze sztandarem salutują orderowi wojskowemu Wilhelma, nadanemu przez mieszkańców Holandii.
Na wózku jest mój wujek, który uległ wypadkowi samochodowemu. Natomiast pcha go mój ojciec. Wnukowie generała otrzymują z rąk królowej Beatrycze order brązowego lwa, jako wyraz wdzięczności za jego działania. Brygada otrzymała order wojskowy Wilhelma, natomiast generał order brązowego lwa. Tu mamy zdjęcia tych odznaczeń. To są niezwykłe medale. Polecam zapoznać się z ich opisem na Wikipedii, jeżeli będziecie mieć kiedyś czas. Brałem udział w odsłonięciu tego pomnika upamiętniającego generała Sosabowskiego. Muszę w tym miejscu wspomnieć o Tonym Hibbercie, który jest dowódcą brytyjskich sił powietrzno-desantowych i spędził ostatnie lata swojego życia, próbując przekonać Brytyjczyków do uhonorowania generała Sosabowskiego i przeproszenia za sposób, w jaki go potraktowali. Niestety mu się nie udało i ciągle jest tak, że jest bohaterem w Polsce i Holandii, ale Anglicy jeszcze nie powiedzieli: przepraszamy za to, co się stało. W 2018 roku miałem zaszczyt przyjechać do Warszawy i odebrać z rąk prezydenta Andrzeja Dudy order Orła Białego dla mojego pradziadka. Moi synowie pojechali tam razem ze mną. Dzisiaj młodzi chłopcy bardziej interesują się samochodami. Ale kiedy powiedziałem im, że jadę do Polski odebrać ten medal, powiedzieli: czy my też możemy? Byłem niezwykle dumny z tego, że byli ze mną moi synowie, praprawnukowie generała Sosabowskiego. Oni też stali dumnie przy mnie wraz z praprawnuczką Sariną Sosabowską. Po lewej mamy Olivera Sosabowskiego, po prawej Finleya Sosabowskiego. A patrząca z dumą dziewczynka to praprawnuczka generała Sosabowskiego, Sarina Sosabowska. To była wspaniała ceremonia. Moi synowie i moja córka byli niezwykle zainteresowani podróżowaniem po Warszawie razem z Dorotą Sosabowską, żoną mojego wujka. Przyjęła nas bardzo gościnnie w Warszawie, gdzie dzieci nauczyły się bardzo wiele o ich dziedzictwie. U góry po prawej widzicie mojego kuzyna, również prawnuka generała Sosabowskiego, doktora Jeremiego Sosabowskiego. Pojeździliśmy po Warszawie i odwiedziliśmy dom oraz popiersie generała Sosabowskiego. To jest naprawdę wspaniałe zdjęcie. Najnowsza generacja Sosabowskich zainteresowana ich rodzinnym dziedzictwem. Jestem zachwycony, że tacy właśnie są. Teraz przechodzimy do ostatniej sekcji tego wykładu. Przeczytamy teraz kilka ważnych cytatów z końca operacji Market Garden. To już koniec. Wyciągamy ich. To było Nijmegen. Podpułkownik Van der Leer NATO. Nie, to była droga prowadząca do Nijmegen. Porucznik Horrocks. Nie, to było w Nijmegen. Generał Browning. I mgła w Anglii. A generał Sosabowski wyjaśnił to najlepiej. Powiedział: nieważne, co to było. Kiedy jeden człowiek mówi do drugiego: wiem, co zrobimy dzisiaj, zagrajmy w wojnę. Wszyscy umierają. O to mu chodziło. Czeka nas masakra. Browning powiedział mu: zostałeś do tego zmuszony? Na co on: to nie ma znaczenia. W obliczu masakry, co ma znaczenie? Oddaję hołd generałowi Sosabowskiemu i polskim żołnierzom. Dziękuję wam za uwagę. Zaszczytem dla mnie było dać te wykłady. Dziękuję wam za cierpliwość. I proszę was, nieważne, czy macie 7 lat, czy 70, żebyście nie zapomnieli. Nigdy nie spłacimy tego długu tym żołnierzom, którzy umarli, abyśmy my mogli być wolni. Dziękuję wam bardzo.